Pisaliście do mnie, żebym poleciła jakieś mangi dla czytelników w wieku 12+. Zaraz pokażę swoje propozycje. Natomiast jeśli chcielibyście materiały z jakiejś innej kategorii wiekowej albo z konkretnego gatunku, piszcie śmiało w komentarzu. Twoje kwietniowe kłamstwo. Ciągłe lekcje gry na pianinie i żelazna dyscyplina. Tak wyglądało dzieciństwo Koseja. Chłopak jednak nie narzekał i starał się spełnić oczekiwania swojej chorej matki. Aż coś w nim pękło i nie mógł już dłużej grać. 2 lata później w jego szkole pojawia się Kaori. Utalentowana, a zarazem głośna i pełna energii skrzypaczka. Dziewczyna cieszy się najmniejszymi drobnostkami i nie obchodzą jej nagrody. Czy jej pasja będzie w stanie na powrót obudzić w Koseju miłość do gry? Lubisz okruchy życia z motywem muzycznym w tle? Ta manga jest dla Ciebie. Jest to seria zakończona od studia JG, która liczy 11 tomów. Miłość to wojna. Przewodniczący samorządu Miyuki i wiceprzewodnicząca Kaguya to prawdziwi idole w renomowanej szkole dla elit. Każde z nich jest wybitne w innych dziedzinach. Oboje są w sobie zakochani, jednak nie mogą przyznać się do swoich uczuć, bo uważają, że byłaby to słabość z ich strony. Związek uważają za nieustanną walkę. Zawsze ktoś wygrywa, a druga osoba jest przegranym. Zaczynają knuć zabawne intrygi, aby to druga strona jako pierwsza wyznała swoje uczucia. To psychologiczny romans z komedią w tle. Mangę wydaje Studio JG, na chwilę obecną otwarty jest preorder na 21 tom. Manga zamknie się w 28 tomach. Klasa skrytobójców. Gimnazjalna 3E to klasa skrytobójców. Wszyscy jej uczniowie mają jeden cel – pokonać swojego profesora. Aby ten cel osiągnąć, podejmują się różnych środków. Raz wybierają starcia bezpośrednie, innym razem knują intrygi. Pomimo ich liczebności wciąż nie udaje im się wygrać. Może dlatego, że ich profesor jest kosmitą. Uczniom zależy na jego pokonaniu, aby uchronić Ziemię przed zniszczeniem. Taka bowiem groźba padła ze strony dziwnie uśmiechającego się przybysza. To pokręcony shonen z dużą dawką szkolnego życia, komedii i absurdalnych walk. Jest to manga od wydawnictwa JP Fantastica. Seria jest zakończona i liczy 21 tomów. Skip and Loafer, nowość od wydawnictwa Kotori. Mitsumi Iwakura przenosi się z małego miasteczka do Tokio, żeby rozpocząć naukę w liceum. Dziewczyna ma idealny plan na całą swoją przyszłość. Zderzenie z nową rzeczywistością ma się jednak nijak do jej planów. Mimo wszystko jej pozytywne podejście do życia i wrodzony optymizm sprawiają, że nieświadomie zaraża szczęściem wszystkich dookoła i zjednuje sobie coraz więcej przyjaciół. Jednym z nich jest klasowe ciacho, chociaż jej chłopak kojarzy się bardziej z puchatym pieskiem. Mamy tutaj komedię, szkolne życie i romans. Na rynku ukazał się dopiero 1 tom, u japońskiego wydawcy na ten moment jest ich 9 i manga wciąż wychodzi. Bestia z ławki obok. Shizuku to uczennica, która w głowie ma tylko naukę. Pewnego dnia dostaje polecenie, aby dostarczyć materiały z lekcji koledze z klasy, który został zawieszony w prawach ucznia. Haru, do którego ma się udać, to postrach całej szkoły. Gdy jednak Haru widzi, że Shizuku przyniosła mu notatki, odczytuje to jako gest przyjaźni i z automatu się w niej zakochuje. Albo tak mu się przynajmniej wydaje. Manga łączy w sobie okruchy życia, romans, komedię i szkolne życie. Na rynku dostarczyło im wydawnictwo Studio JG. Jest to seria zakończona, która liczy 13 tomów.